udziału, więc... A świadek jest katolikiem? Tak, jestem. A czy świadek wie, że jest objęty ekskomuniką? Ale... Przepraszam, wysoki inkwizytorze, to nie ma miejsca tutaj takie uwagi. Znowu nie potrafi zadawać pytania konkretne do sprawy. No przecież to są świadkowie, to my nie oceniamy każdego świadka. Wysoki sądzie, czy mogę? Ksiądz proboszcz z mojej parafii ostatnio nic nie wspominał, że jestem ekskomunikowany. Może pan wysoki jest wyżej, więc tak. Nie, świadko. Zdarujmy sobie te kwestie oceny. Proszę, tak, pan wysoki. Jakie dochody uzyskał świadek w czasie współpracy? Uchylam pytanie. Z moich obserwacji wynika, że pan Grzegorz Wysok jest osobą wierzącą i przejawia też aktywność. Jest na katolikiem? Bez wątpienia tak. Proszę. Niemniej jednak, wysoki sądzie, jeśli można, pragnę zwrócić uwagę, że pan Grzegorz Wysok był też związany z Kościołem Lefebrystów. To była taka grupa wewnątrz Kościoła katolickiego, tradycjonalistyczna. No i wyznawcy tego nurtu nie uznają papieży od jakichś 60 lat jako głów Kościoła katolickiego. Nie wiem, czy pan Grzegorz Wysok nadal uczestniczy. Ale zostawmy, proszę państwa, bo to nie o to chodzi. Wskazał świadek, że ze swoich obserwacji, czy posiada wiedzę, wie, że jest pan Wysok osobą wierzącą, przejawia aktywność religijną. Bez wątpienia jest katolikiem, tak? A że był w przeszłości, tak? Czy przynajmniej... Tego nie wiem, czy przestał być. Czy, ale coś, jakiś tam otrzymał pan informację, czy wie pan, czy skąd to na razie nie pytamy, że był związany z Kościołem Lefebrystów? No tak potocznie się nazywa. Uchylam pytanie, proszę. A raz takie duże, to nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy. Proszę. Czy w obecności świadka oskarżony wyzywał formację fekalnych porównań i innych wulgaryzmów wyznawców religii i przedmioty kultu? Proszę. Czy w pana obecności No niejednokrotnie pojawiały się ostre oceny, jeśli chodzi o niektórych duchownych, tego nie kwestionuję, ale wynikało to z oceny ich akurat. Ostre oceny postawy Pawła Kojeckiego wobec? Wobec niektórych duchownych, ale wynikało to z oceny ich aktywności, także politycznej. Nie chodzi o duchownych, lecz o przedmioty czci. Ale... To znaczy konkretnie proszę Proszę o przykład. Na przykład mszy świętej, Matki Bożej, sakramentów. Czy z takimi się zetknął pan w czasie wypowiedzi Pawła Kojeckiego? Ale ja bym prosił o jakiś konkretny przykład, a nie ogólny, bo ja nie pamiętam, to mogło mieć miejsce wiele lat temu. W obecności świadka oskarżony nazywał Matkę Boską jakąś babą, zjawą. Czy proszę sądzę, wnoszą, przepraszam, ja tylko chciałem powiedzieć, wnoszę uchylenie tego pytania, bo bym prosił, jeżeli już pada takie pytanie, to trzeba by dokładnie zacytować fragment wypowiedzi, bo ja twierdzę, że Paweł Kojewski wobec Marii Matki Jezusa nigdy nie użył takiego określenia. I postawienie tezy przez pana Wysoka, czy Paweł Kojecki wobec Matki Bożej używał określenia takiego i takiego, zakłada z góry założoną tezę. Czy z pana obecności Paweł Kojecki wypowiadał się na tego typu tematy? Zadam inaczej pytanie. Czy w obecności świadka oskarżony nazywał sakramenty katolickie pierdami? Wysoki sądzie, bez szerszego kontekstu tych wypowiedzi trudno mi jest akurat ocenić. Ale czy pan nie chodzi o ocenę? Wiem, że były... Pana ocenę tylko, czy o fakt, czy taka sytuacja w pana obecności miała miejsce? Wiem, że miały miejsce wypowiedzi, które wywoływały reakcję
Ale to Pana na pytanie. Konkretne pytanie. Cały czas Pan się odnosi. Czy padały? Rozumiem. Czy one, czy te wypowiedzi w jakiś sposób. Można odpowiedzieć, nie, tak, się pamięta. A pytanie brzmi, czy co do faktu. Pamiętam, że były wypowiedzi, tak, które wywołały reakcję niektórych widzów. Jednak nie pamiętam kontekstu, w jakich padły. Ale wypowiedzi takie padały. Ale nie pamiętam, w jakim kontekście, więc nie wiem, czy to chodziło o kto miał być tą babą, czy Matka Boska. Pytałem o sakramenty. Ale jakie sakramenty? Chodziło o transubstancjację, czyli o... Wysoki Sądzie, ja nie jestem teologiem, więc nie wchodziłem głęboko w relacje między Panem Grzegorzem Wysokim i Pawłem Chojeckim, którzy są bardzo zaangażowani religijnie i w takie niuanse brną. Ja akurat nie brałem w tym udziału, więc... A Szczepan jest katolikiem? Tak, jestem. A czy świadek wie, że jest objęty ekskomuniką? Ale... Przepraszam, wysoki inkwizytorze, to nie ma miejsca tutaj takie uwagi. Pan znowu nie potrafi zadawać pytania konkretne do sprawy. No przecież to są świadkowie, to my nie oceniamy każdego świadka. Wysoki sądzie, czy mogę? Ksiądz proboszcz z mojej parafii ostatnio nic nie wspominał, że jestem ekskomunikowany. Może pan wysoki jest wyżej, więc tak. Nie, świadko. Zdarujmy sobie tę kwestię oceny. Więc sprawdzi, żeby drążył teraz to obrażanie sakramentów i przedmiotności religijnej. Czy w obecności świadka oskarżony nazywał katolików poganami? Nie pamiętam. Wiem, że były głosy krytyczne. W mojej obecności nazywał katolików poganami. Na pewno były uwagi krytyczne, jeśli chodzi o działalność polityczną osób, które przedstawiał się jako katolicy. Dotyczące wobec osób, które prowadziły działalność polityczną. A przedstawiają się jako katolicy. A przedstawiają się jako katolicy. Proszę. Czy naród polski był nazywany narodem pogańskim? Jeszcze raz. Czy naród polski był nazywany narodem pogańskim? Przez oskarżonych. Przez oskarżonych. Czy naród polski był nazywany przez oskarżonego narodem pogańskim? Czy pan to słyszał? Tak. Nie pamiętam takiej wypowiedzi. Nie pamiętam takiej wypowiedzi. Jednak trudno, wysoki sądzie, całe narody określać jako wyznawców jakiejś jednej religii. Proszę. Już nie brałem w tym udziału, więc... A świadek jest katolikiem? Tak, jestem. A czy świadek wie, że jest objęty ekskomuniką? Ale... Przepraszam, wysoki inkwizytorze, to nie ma miejsca tutaj takie uwagi. Pan znowu nie potrafi zadawać pytania konkretne do sprawy. No przecież to są świadkowie, to my nie oceniamy każdego świadka. Wysoki sądzie, czy mogę? Ksiądz proboszcz z mojej parafii ostatnio nic nie wspominał, że jestem ekskomunikowany. Może pan wysoki jest wyżej, więc tak. Proszę, świadko. Zdarujmy sobie tę kwestię oceny.